Mikołaj, udało się drugi raz z rzędu wyjść spod topora. Te baraże, można powiedzieć, chyba trudniejsze niż te zeszłoroczne. No tak, oczywiście, bo w zeszłym sezonie to już tak naprawdę po pierwszym meczu już było wiadomo, że zostajemy, a tutaj przegraliśmy w Rudzie 3-2 i wiedzieliśmy, że musimy od początku wyjść i gonić wynik. Tak się stało do przerwy 2-1. Ciężki mecz, ale jak już drugie połowy się otworzył, to poszło i zostajemy na kolejny sezon w Ekstraklasie, z czego się bardzo cieszymy. Noga nie zadrżała ani w Rudzie Śląskiej, ani dzisiaj w Gdańsku przy tym rzucie karnym? No dziwo nie, no trenujemy tu na treningu, więc jeżeli na treningu wpada, na meczu też musi wpadać. Kogoś chciałeś pozdrowić podobno? Tak, chciałem pozdrowić całą ekipę z domku w Rodowie. Dziękuję. Dzięki. Spoko. Wojtek, tutaj chyba wszyscy jesteśmy zgodni, że Gwiazda w tym roku okazała się cięższym rywalem niż Konstrakt przed rokiem. Czy po prostu te mecze się trochę gorzej ułożyły? Myślę, że w ubiegłym roku Konstrakt też był dość mocny, tylko w pierwszym meczu po prostu gdzieś tam po prostu pomylił swoje jakieś tam założenia może, albo źle trochę wyszli na ten mecz i stąd taka wysoka porażka w zeszłym roku była w pierwszym meczu. A tutaj Gwiazda nie miała tak naprawdę nic do stracenia. Młody, fajny zespół, który po prostu swoją walecznością i fajnym ułożeniem tutaj napsuł nam trochę krwi. Pierwszy mecz trochę się nie ułożył, wiadomo, bo trochę te warunki tam na Gwieździe nam nie sprzyjały, tak powiem, i bardzo byliśmy niekomfortowo się tam czuliśmy. Ciężko się grało, bardzo ciężkie nogi, ciężka piłka, ciężki parkiet, sauna w hali, no bardzo trudny mecz był. Także i tak się cieszę, że tam taki wynik był, a nie inny, bo mógłby być dużo gorzej i wtedy tu byłoby odrabianie o wiele cięższe. Tak, to cieszymy się, zostajemy, myślimy dalej. Dzisiaj też przez długi okres tego meczu nie można było powiedzieć, że Gdańsk dominuje, że Gdańsk spokojnie Ekstraklasę utrzyma. Tak naprawdę dopiero ta czerwona kartka chyba ustawiła troszkę to spotkanie pod wasze dyktando. Zgadzam się, bo na początku myślałem, że 2-0 mogło, że się dalej to będzie działo po naszej myśli, strzelimy jeszcze coś, ale jeden błąd w tym na piwocie, tutaj chłopak bardzo, bardzo fajny się odwracał z piłką i tutaj raz jeden się odwrócił, strzelił i trochę Gwiazda złapała wiatr w żagle i dzięki temu pozostali w meczu, tak mi się wydaje. A w drugiej połowie rzeczywiście ta czerwona kartka trochę to spotkanie ułożyła. Aczkolwiek ta bramka tak naprawdę wpadła przez 3 sekundy przed końcem tej przewagi, więc cieszymy się, że to się udało zrobić. I potem wiadomo było, że jeszcze nie będzie dogrywki i tym bardziej Gwiazda musiała się otworzyć, było wszystko po naszej myśli. Jesteś żywym przykładem, że pressing się opłaca, zarówno w Rudzie Śląskiej w tym negatywnym kontekście, a dzisiaj w pozytywnym. Dwa razy walka do końca, wtedy chyba po twoim błędzie gdzieś ta piłka wpadła do siatki na 3-1, dzisiaj też na 3-1, po twoim z kolei ataku. Tak, zlekceważyłem tam sytuację w Rudzie Śląskiej, nie czułem chłopaka na plecach i wydawało mi się, że już odpuścił, a stąd mój błąd. A dzisiaj rzeczywiście ja na wysoki pressing udało się to strzelić taką kuriozalną bramkę, można powiedzieć, bo to są takie bramki, które pocinają skrzydła. Także cieszę się, że to w drugą stronę tym razem się ułożyło, że mogłem trochę oddać drużynie. I myślę, że warto też podziękować za cały ten rok wszystkim związanym tu z klubem, zawodnikom, działaczom i wszystkim, którzy nam tu pomagają i w hali, i że tak powiem, za biurka i tak dalej. Bo to naprawdę duża rzecz. My jesteśmy małym klubikiem tak naprawdę z niewielkim budżetem, więc musimy sobie radzić naprawdę z dwojaką siłą wszyscy wspólnie i tym bardziej cieszę się, że ta Ekstraklasa została utrzymana. W przyszłym roku obejdzie się bez baraży? Trudno powiedzieć, oczywiście dzisiaj ciężko zakładać, zakładaliśmy szóstkę, tak, gdybyśmy, oczywiście to można sobie gdybać tak cały czas, gdybyśmy te mecze w końcówkach rozstrzygali na własną korzyść, tu i ówdzie, no to może by była ta szóstka upragniona, a kto wie co by było, można jeszcze powiedzieć, gdyby nie wycofanie Słomnik, więc tutaj ciężko jest tak gdybać, cieszymy się, że tu jesteśmy, mam nadzieję, że w przyszłym sezonie wynik będzie lepszy.